Rozdział 11. Kolejne dni mijały bez żadnych niezwykłych wydarzeń. Artem jeździł do pracy, chodził na spacery i robił te rzeczy co zawsze. Do jego życia powróciła rutyna. Trochę go kusiło, żeby napisać do nielubej, ale się powstrzymał. W czwartek spotkał się z Wojtkiem. Hojer był już gotowy i Artem poszedł po pracy do Wojtka zobaczyć zegarek. Efekt był niesamowity. Wojtek wykonał kawał dobrej roboty i zegarek, który miał ponad 50 lat, wyglądał teraz tak, jakby wczoraj był kupiony w autoryzowanym salonie Hojera. Artem był pod ogromnym wrażeniem pracy, jaką wykonał Wojtek, i zasypał go komplementami. Artem założył zegarek na nadgarstek i nagle poczuł, że musi go mieć. Nigdy nie przepadał za vintage'owymi czasomierzami, ale tutaj poczuł natychmiast, że chce mieć ten zegarek. Myślał sobie, że jeden vintage'owy egzemplarz w jego kolekcji to dobry pomysł. Do tego wiedział, że Wojtek wykonał dobrą robotę, serwisując zegarek i wkładając do niego nowe części. Taki zegarek powinien bez problemów posłużyć następne 50 lat. Ile chcesz za tego Hojera? Zapytał nagle Artem. Wojtek trochę się zdziwił i powiedział: przecież nie lubisz vintage'owych zegarków. Nie lubię, ale ten Hojer mi się bardzo podoba. Mów, ile chcesz za niego. Wojtek podrapał się w głowę i był trochę zakłopotany. Chciałem go wystawić za 4000. Za same części zapłaciłem prawie 2 koła. Artem zastanowił się chwilę, czy może sobie pozwolić na ten zegarek. Doszedł do wniosku, że tak, ale przez następne 2 lata nie kupi sobie żadnego nowego modelu. Hojer zrobił na nim tak ogromne wrażenie, że bardzo chciał go mieć dla siebie. Dla ciebie 3,5, powiedział nagle Wojtek. Artem uśmiechnął się bardzo szeroko. Wyciągnął dłoń i powiedział: deal. Wrócił do domu bardzo zadowolony ze swojego zakupu. Wiedział dobrze, że zegarek był o wiele więcej warty, niż za niego zapłacił. Wojtek mógł za ten zegarek otrzymać więcej niż 3500, ale ze względu na znajomość z Artemem sprzedał go po promocyjnej cenie. Artem przypomniał sobie swoje spotkanie z opiekunem. Wtedy czas się zatrzymał podczas ich rozmowy w wiejskim domu. Opiekun wyjaśnił także Artemowi, że czas istnieje tylko na takich planetach jak Ziemia oraz innych zamieszkałych przez rasę ludzką. Artem nie bardzo był sobie w stanie to wyobrazić, że na jego planecie czas nie istnieje. To jak oni tam żyją? Zaczął się zastanawiać. Dał sobie jednak spokój z rozmyśleniami na ten temat, bo wiedział, że jego postrzeganie i rozumowanie jest ograniczone przez jego ludzki umysł. Artem zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie objąć swoim rozumem tego, w jaki sposób funkcjonuje wszechświat i życie na innych planetach. Miał co prawda teraz jakąś wiedzę z tym związaną, o wiele większą niż przeciętny człowiek chodzący po tej planecie, ale i tak wciąż czuł się bardzo ograniczony. Potem zaczął się zastanawiać nad tym, dlaczego na naszej planecie jest czas, a na innych nie ma. Doszedł do wniosku, że Ziemia jest w pewnym sensie miejscem, gdzie niewielu chce być, oraz że bycie człowiekiem to bardzo trudne doświadczenie. Przypomniał sobie, jak opiekun powiedział, że oni nie lubią schodzić na Ziemię ze względu na panujące tutaj wibracje. Robią to tylko w ostateczności, kiedy nie mają innego wyboru. No cóż, nasza planeta rzeczywiście nie jest zbyt przyjaznym miejscem. Ile tutaj jest smutku, tragedii ludzkich i innego tego typu rzeczy. Co prawda czasami też jest fajnie w życiu, ale jest tego bardzo niewiele. Może właśnie dlatego tak bardzo lubię zegarki, pomyślał Artem. Odmierzają czas i wskazują, ile jeszcze zostało do powrotu do domu, do prawdziwego domu. Artem nigdy podczas swojego życia nie odczuwał tego, co podczas spotkania z opiekunem. W jego obecności czuł się tak dobrze. Bardzo chciał, żeby opiekun go zabrał z powrotem do domu, ale ten wyjaśnił, że musi być cierpliwy. Artem nie mógł się nacieszyć nowym zegarkiem. Ściągał go z nadgarstka i oglądał bardzo szczegółowo i z powrotem zakładał na rękę. Zaczął się zastanawiać nad tym, kto był właścicielem tego zegarka. A może miał kilku właścicieli? Zegarek miał przecież ponad 50 lat. Artem pomyślał, że bycie człowiekiem to cieszenie się z rzeczy materialnych. Nie czuł jednak wyrzutów sumienia,
że tyle pieniędzy zapłacił za czasomierz. Artem nie był rozrzutny i potrafił się dobrze gospodarować swoimi pieniędzmi. Miał jednak słabość do kolekcjonowania zegarków i wydał na swoje hobby dosyć sporą sumę. Jutro był piątek i Artem miał zamiar po pracy pojechać do swojej znajomej, z którą umówił się kilka dni temu. Mieszkała ona w tym samym mieście co on, ale na drugim końcu. Kate była psychologiem i była starsza od Artema o 2 lata. Mieszkała sama w eleganckim apartamencie z 2 sypialniami oraz ogromnym salonem. Jej apartament miał też sporej wielkości taras, na którym Kate trzymała bardzo dużo roślin doniczkowych oraz stolik i krzesło. Można tam było siedzieć, o ile na zewnątrz nie było zimno. Czasami Artem zostawał u Kate na noc, kiedy wypili sobie drinka czy 2 i spał w sypialni dla gości. Nic ich nie łączyło, ale Artem bardzo lubił Kate. Poznał ją jeszcze przed swoim 5-letnim związkiem i zawsze utrzymywali ze sobą kontakt. Ex nigdy nie była zazdrosna o Kate, ponieważ co tu dużo gadać, tamta nie była zbyt urodziwa. Była jednak super kumpelą i Artem bardzo sobie cenił tę znajomość i o nią dbał. Pół roku temu Artem poleciał z Kate do Wiednia, ponieważ ona miała tam jakieś seminarium. Zapytała Artema, czy nie chciałby jej towarzyszyć i się zgodził. Wziął sobie z pracy wolne i polecieli razem na 4 dni. Artem bardzo lubił Kate, ponieważ zawsze była pełna energii i miała w sobie niesamowitą pewność siebie. Nieraz w życiu spotykał kobiety, które były bardzo atrakcyjne, ale nie miały nawet ułamka tej pewności co Kate. Zresztą ona wciąż miała jakichś nowych partnerów i chociaż do tej pory nie wyszła za mąż oraz nie miała dzieci, to nie narzekała. Miała też powodzenie u facetów. Artem lubił z nią dyskutować na tematy damsko-męskie, ponieważ była ona dla niego skarbnicą wiedzy o kobietach. Dzięki Kate Artem nauczył się sporo o kobietach i czasami wykorzystywał to w swoim życiu. Artem ucieszył się na jutrzejsze spotkanie ze swoją znajomą i poszedł spać. Następnego dnia w pracy Artem miał spotkanie z klientem. Był to jeden ze stałych klientów i Artem spotykał się z nim co najmniej raz w miesiącu. Omawiali wtedy wszystkie problemy związane ze sprzedażą urządzeń, którymi zajmował się Artem. Czasami ów klient miał problemy z płatnościami na czas, ale Artem zawsze szedł mu na rękę i nigdy nie zablokował jego konta, pomimo 2-3-miesięcznych opóźnieniach w płatnościach. Ów klient miał swoją firmę podwykonawczą. Bardzo często sam nie mógł uzyskać przelewów od swoich klientów. Firma Artema była bardzo zasobna i można było sobie pozwolić na tego typu zwłokę. Zdarzały się przypadki, kiedy jakaś uczelnia wyższa z Ameryki Południowej przez pół roku nie płaciła za dostarczony sprzęt. Trzeba było takie konto zablokować. Wtedy próbowali zakupić sprzęt od takich podwykonawców jak ów stały klient, ale Artem dawał znać, żeby z nimi nie robić interesu. Mogłoby się wydawać, że państwowe uczelnie nie powinny mieć tego typu problemów, ponieważ dostają pieniądze od państwa. Artem jednak podejrzewał, że w niektórych krajach korupcja jest tak na wysokim poziomie, że ludzie odpowiedzialni za zakup sprzętu po prostu kradli. Artem nie miał pojęcia, co tam się dzieje, ponieważ trudno było się z tymi ludźmi skontaktować. Firma Artema mogła sobie pozwolić na tego typu straty i dalej funkcjonować, ale mniejsi podwykonawcy już nie. Czas pracy minął Artemowi w miarę przyjemnie i przed godziną 17 był w domu. Do Kate miał pojechać na godzinę 20. Wyszedł jeszcze na mały spacer i udał się do sklepu, aby zakupić potrzebne rzeczy. Kiedy wychodził z mieszkania, podszedł do niego sąsiad i zapytał, czy Artem nie mógłby mu pomóc wnieść na górę kanapę, którą sąsiad przywiózł skądś swoim samochodem na przyczepce. Sąsiad mieszkał na 1. piętrze nad Artemem. Jego sąsiad to emeryt po 60, ale w bardzo dobrym stanie fizycznym, który biegał maratony. Artem czasami z nim rozmawiał i nawet kiedyś dał mu się namówić na bieganie, ale po kilku miesiącach zrezygnował. Artem nie potrafił się przekonać do biegania i je znienawidził. Uważał, że to jest bardzo głupi sport i zawsze jak widział ludzi uprawiających jogging, to był pełen dezaprobaty. Jeszcze nigdy nie widział kogokolwiek, kto biega, żeby był szczęśliwy. Ci ludzie zawsze wyglądali tak, jakby mieli za chwilę umrzeć z wycieńczenia. Pomógł wnieść kanapę do góry i poszedł do sklepu. Kupił jakieś dobre wino dla Kate.
Dotarł do niej o godzinie 20 i został na noc, ponieważ Kate przygotowała pyszną kolację i napili się alkoholu. Pogadali sobie na różne ciekawe tematy. Kate była bardzo szczęśliwa, ponieważ poznała jakiegoś fajnego faceta i opowiadała Artemowi, kim on jest. Był to jakiś koleś po 50, który się niedawno rozwiódł ze swoją żoną, którą był bardzo długo. Kate powiedziała, że poznali się na jakimś wyjeździe służbowym. Facet był psychiatrą i pracował w szpitalu dla psychicznie chorych pacjentów. Co prawda dzieliła ich spora odległość, ale Kate powiedziała, że to jej nie przeszkadza, a nawet ile. Artem nie powiedział Kate ani słowa o tym, co go spotkało ostatnimi czasy. Wiedział, że Kate ma zbyt racjonalny umysł, aby wziąć to na poważnie. Wystarczyło mu, że jest nieluba i z nią może bez skrępowania rozmawiać na te tematy. Wieczór upłynął im w bardzo miłej atmosferze i poszli spać około 1 w nocy.